Dzień dobry. Więc dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak przestrzeliwałem moje wietrówki. To znaczy, chciałem sprawdzić, który śrut jest najlepszy do mojej wietrówki. Tak chciałem, znaczy mam dwie wietrówki. Mam Eximexa takiego i takiego Altera. Oba są 4,5 i kupiłem sobie taki większy zestaw śrutów. O, to są moje akurat. To jest nówka, to jest używany. Walter jest używany, kupiłem od kogoś. A Eximex jest nówka ze sklepu, bez regulatora. Tutaj, tu jest. Tutaj na końcu, na filmie tam podlinkuję kilka linków takich do innych filmów z YouTube'a, gdzie kolesie opowiadają, jak dobrze, które są dobre śruty, jak tam latają i tak inne tam cuda nie widzę. Każdy będzie sobie mógł tam po swojemu wywnioskować, co tam sobie będzie uważał za stosowne, ale ja na przykład kupiłem taki zestaw śrutów. Tutaj są pointery najtańsze. Tu są różne, już nie pamiętam jakie. Tu jest cały zestaw Diablo. Tu jest Heavy Diablo. A tu chyba jest Barracuda na końcu, ale zaraz będzie wszystko. Tak to z góry się prezentuje. Słaba jakość, no ale... jest jak jest. Dobra. No i tak to mniej więcej tutaj się wyglądało. O. Tutaj nie mam tych pudełek zrobionych zdjęć. To sobie teraz wycinałem, bo... o. Tak sobie to ułożyłem. Użyłem także od 4,50, to były 4,503, no tak, a tu był cały zestaw, chodzi o kaliber tutaj, tu były 4,50, 4,51, 4,52 chyba te wszystkie były, ten był 3 chyba, ale nie pamiętam już, dobra. No i tak sobie tutaj to użyłem. To są były dwa najcięższe. Z tego 60 gram. A ten nie ma. No. Z tego później do kurczaka strzelałem. Z tych dwóch chyba do kurczaka. Ten też. Ten i ten chyba do kurczaka na samym końcu. Już tam potem w filmie zobaczycie. Ten tutaj, ten ostatni. To jest 5,5, to nie jest 4. To gdzieś kupiłem, pomyliłem się. Tu mam Barracudę, o, to jest Barracuda, a tu jest ten Apollo Predator, a tu jest Apollo Demon. To best. Tak to się mniej więcej prezentuje. Cyk. O. Tutaj się tak rozłożyłem. Tutaj cały zestaw, jak widać, magazynki. I tak, tutaj był Walter, a tu Eximex. Było 25 metrów. Dokładnie 23, a zaznaczymy jako 25. Tam jest tarcza na samym końcu. W początku strzelałem do tarczy, aby sprawdzić, które śruty jak mi latają. No i tutaj sam do czego my to strzelaliśmy, Eximex. No i tak, tutaj 4,5. To są chyba wszystko, to są J, S... jak one się te śruty nazywają? JSB. Na początek to jest JSB chyba dotąd. A może dotąd, już nie pamiętam. Tak, chyba tak. Tutaj jest...
Tak. Tutaj jest ten Apollo. Tu jest Apollo. Tu jest Barracuda w środku. Czekaj, bo znowu coś pyknąłem. Już tutaj zaczynałem stąd. Strzelałem po 4 strzały do każdego tego. Do każdej tarczy. I tu są te skupienia, które mi to tak wyniosły. 4,5. 4,51. 4,52. RS. M. Extra. Heavy. Extra. Bez Diablo. Tak poleciał. To Apollo. Barracuda. Apollo. Znowu. To Pointer. A tu Kobra. Ja jeszcze miałem Kobry, zapomniałem. Była tam Kobra taka. Miałem wśród. To jest Rex Mexa. Pierwszy dzień. Tutaj jest Baltera. Ale te 4,5, pach poleciało. No i chyba trochę więcej mnie strzelałem, nie pamiętam już. Ale tu przeważnie po 4 strzelałem. Raz, dwa, trzy, cztery. Niezły, co? Pointer, tak. Tu jest to samo, tylko że już na drugi dzień sobie dokleiłem, bo chciałem sprawdzić, czy to dobrze mi to wyszło, to tutaj. 4,52 RS. To jest tu. 4,52, tak jak tu 4,52 Rex Mexa. Prawie identyka. Tam miałem te nóżki. Gibały mi się, a ten w swojej baletnicy, ten ron spódnicy. Tutaj drugi dzień doklejony, to jest Walter. 4,50, tu 4,50 tak samo. 4,52, tu mi ekstra dobrze wyszło coś. Tu tak samo prawie, tu jeden, tu 4,52, i to samo, tylko że ksero. Później kurczaka zjadłem, tego co tam zjeżdżam go strzelał, co będzie dalej na filmie. Tutaj wszystko, ten cały wynik. Tutaj mój wynik opiszę w ten sposób, że tutaj ten kolor, ten taki kolor trochę czerwony, taki no, niech będzie blado czerwony, to jest to pudełko te duże, te ekstra, o, to te pudełko, to tutaj to jest pudełko, te gdzieś 7 było śrutów testowych. Tutaj wagi, a to kaliber każdego z nich. To są oddzielnie dodatkowe dwa pudełka, które gdzieś tam miałem. Też jest bez ducha Barracuda, Apollo, Cobra i Pointer. Tutaj nie wiedziałem, jakie tam są. To na tych pudełkach nic nie było namalowane. Tutaj z Waltera wyniki, to z Reximexa wyniki. Oceniałem w ten sposób, że czym było lepsze skupienie, ten dostawał piątkę. Więc możemy sprawdzić. RS. JSB RS. Reximex. O, tu. A na przykład tu. Extra Diablo. 5-3. Dwóch elegancko wszedł. Tu. Dobrze znalazłem. Dobrze. Tu. To jest Reximex.
Tu Walter 5-3, tak samo. Więc tu mi się elegancko pokryło. I tutaj zaznaczyłem jedynkami, które bym kupił wśród tych następnym razem, więc dla moich dwóch wiatrówek wyszło mi, że to jest najlepszy śród dla mnie. Dwie piątki. Czym do Waltera załadował, czym do Roximexa załadował, ten śród dla mnie jest najlepszy. Następnie ten śród i ten. I ten, bo jest najtańszy. Chyba 16 zł kosztuje. No jak te po 6 dych, a ten 16. To chyba wszystko. Zobaczcie. No i na koniec, jak kurczaka obstrzelałem, no to zjadłem z niego rosół. Dobra, i teraz zapraszam do oglądania tych testów, które tam strzelam sobie do... Na początku do kurczaka chyba, ja tak sobie poskładam, a później do tarczy, bo odwrotnie, już nie pamiętam, jak to będzie wyglądało. Więc jakby ktoś miał jakieś pytania, to niech pisze w komentarzach, spróbuję coś tam odpisać. To było z Roximexa. Strzelałem specjalnie w dół, bo potem będę strzelał tu na górze z Waltera. Zobaczymy, jak wyjdzie. To tak dla jaj strzeliłem. Ciekawe, jak tam z drugiej strony. O, poprzebijało kurczaka. No myślałem, że śród w środku będzie. No nie ma. Dobra. Teraz muszę wyłączyć. Naładuję Waltera. I zobaczymy, jak będzie. 25 metrów Walter.
chyba ten najgrubszy. No tak. Skurczak. Tu, 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 tu. Dobra, spróbuję go jeszcze z boczku wyknąć. Let's go, spróbuję przebić tym najcięższym na walterze, a potem najcięższym oto. Widzę, że były przybite. Ale jaja. Ciężkie jest. Tutaj jeden. Wezmę inne, zapakuję.
coś tam trafią, ale co to tam, ja tam nie wiem. Ofelino, panie. Zostawmy go tu na razie. Teraz przyniosę tego. I postrzelamy do 25 metrów. Co to tam? O. Teraz przyniosę dwa ziemniaki. Jeden będzie ziemniak dla Waltera, drugi ziemniak będzie dla Reximexa. Teraz przyniosę tego. I postrzelamy do 25 metrów. Co to tam? O. Teraz przyniosę dwa ziemniaki. Jeden będzie ziemniak dla Waltera, drugi ziemniak będzie dla Reximexa. Będę strzelał najlepiej, które mi wypadły mi śrutami, które najlepiej mi wypadły dla którego tego, dla której wietrówki, które miały najlepsze skupienie. Ja tam testuję teraz. Pierwszy będzie Walter i będzie strzelał tu. Potem będzie Reximex, będzie strzelał tu.
No dobra, starczy tego dobrego. Potem sobie popatrzę na wideo, jak to wyszło. A teraz weźmiemy, gotujemy kurczaka i to resztę. Dobra, to tyle. 25 metrów. Dobra, 20 niech będzie. Tam kilka metrów braknie. Stamtąd. I tak Reximex jak na razie dobry. Tutaj trzeba do tego Waltera trzeba dobrać. Tam jest kilka eleganckich, dobre, było eleganckie skupienie, ale jeszcze tam to wszystko się trzęsie. Spoko, spoko, ale jest git. Dobrze, wybrałem kilkanaście śrutów. Wiem, które są dobre, które pod którą wiatrówkę pasują, które są uniwersalne dla dwóch. Będą pasować, ciekawe jak długo. I zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj dogrywam wyniki strzelania. Tutaj Walter. Nie wiem, czy tam coś będzie widać, te dziurki. Tutaj Reximex. Strzelałem, żeby wybrać sobie jak najlepszy śrut. To samo, tylko troszeczkę w innej formie. I tu sobie wybrałem z tych dwóch tu moje zapiski, który będzie lepszy. A tak z kurczaka. Reszta może gdzieś tam w środku albo w tył. No nic, to tyle. Walter, poprawka. Bo wczoraj mogłem coś tam pomieszać, te śruty. Teraz już pierwsze to będę strzelał tak jak tu jest opisane.
Teraz będzie Reximex. Sprawdzę, czy wczorajsze wyniki się pokrywają z dzisiejszymi. Wygląda, że pokrywa się mniej więcej. To najtańszy śrut. Jak to teraz składam, to sobie tak pomyślałem, że warto by było wytłumaczyć, o co chodzi z tym 5.1, 5.2, 5.3. Znaczy tam chodzi 4,51, 4,52, 5.3. To chodzi o to, że tutaj no na przykład tutaj jest ten śrut, ten właśnie, który jest testowy i tutaj on ma tutaj wypisane, teraz nagrywam z telefonu palicho, tutaj ma wypisane te 4,5, 4,52, ten kaliber. To jest akurat testowy. I teraz tak, są na przykład, tak jak na przykład ten tutaj, niby ten sam, który wziąłem pierwszy z brzegu, bo to cyk, ale jak go wrócimy, to on tutaj ma, o, samo się dobrze trafiło. To jest numer partii, a tutaj jest ten kaliber. Cyk, cyk. A tu jest chyba numer matrycy, a dokładnie nie wiem. Jakiś inny. Tak to mniej więcej. I przeważnie to jest na tych wszystkich lepszych. To akurat jest to. To znaczenie jest. Tu jest. To jest. Tu.
No, jak na grubo namalowali. No i tutaj specjalnie poszedłem po to, żeby tutaj pokazać, jak wyglądała ta kobra. No to kiedyś, bo miałem taką wiatrówkę łamaną kiedyś, mi to zostało. To... no nic nie ma. To są te najtańsze. No i ten pointer, też najtańszy. Też nic nie ma. Może miał kiedyś, ale nic nie ma. Dlatego kiedyś kupiłem. Więc tak, czyli tak jak powiedziałem, tutaj akurat wszystkie, takie, które są, kosztują ponad 30 zł, a te chyba nawet ponad 50, blisko 60, no to one wszystkie mają to oznaczenie. Te tutaj właśnie kalibrowe, te naklejeczka. No a te tańsze nie mają. No ale to widocznie oszczędzali. To tyle.